co się stało? Citrox? Co się stało? Nie, Citrox powiedz, że okej jest. Jezus! Ale to jest piękne, ja paczole. Wrócił Zacha, przyszedł paczol, wszyscy... Nie, ja wróciłem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem paczol. Po wakacjach wróciłem na kwadratową masakrę. No niestety to nie były wakacje, tylko to był ban. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia co do bana, to prawdopodobnie w następnym odcinku wy prawdopodobnie się wiecie, o co chodzi i tak dalej, ale dzisiaj jest odcinek taki fajny w sumie, taki prosty, ponieważ przyszedłem z powrotem do naszej bazy i chciałbym zobaczyć, co chłopaki podczas mojej nieobecności, czyli przez prawie tydzień, zrobili, gdzie mnie nie było. I jakby słyszę, że jest jeden myszojeleń, a gdzie jest drugi? Ej, mieliśmy dwa oceloty mieliśmy, żeby zrobić farmę, ale dziwnie. Dobra, mój koń żyje, Jawor tutaj sobie dalej... O, trzciny już mamy naprawdę dużo. Nie no, Jawor to jest bóg budowania farmy trzciny. Więc tu jest jakby wszystko okej. Pamiętajcie, że zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Teraz nagrywam na live'ie, tutaj widzę, że czat raczej się nie wita na razie, ale chyba nie wie jeszcze, że nagrywam odcinek. Okej, jakby tu nic się nie zmieniło. Smok ma dziurę w brzuchu, to też nie wiem, o co chodzi. Tu jest jakiś kompostownik. Tutaj teren budowy na razie nie wchodzi, to już wiem o tym. Czyli w bazie jakby mało się zmieniło, wiem tylko, że buraki są posadzone zamiast ziemniaków. Tu zobaczmy jeszcze, co jest. Kurczaki, krowy, wełna, nic nie ma nowego. Jakby? Co jest? Nic tu się nie zmienia? Ej, co jest? Przepalarka? Nic się nie dzieje w ogóle na serwerze. Okej, więc ja już mam tutaj przygotowane troszeczkę, poczekajcie, mikrofon sobie poprawię. Mam przygotowane troszeczkę cementu, ponieważ przez ten czas, jak mnie nie było, zbudowałem sobie taki mały projekt, właściwie mały, na 250 kratek do góry i na jakieś 100 kratek na boki, który zbuduję, że tak powiem, na kwadratowej masakrze. O nie, deszcz pada. O nie, dobra, bikony widzę stoją. Tu widzę ten budynek, chyba się obniżył, bo widziałem chyba u Jawora na streamie. Widzę u Jawora na streamie, widziałem, że ten budynek był większy, coś się stało tutaj, ale trudno, dobra, ja... Tak jak mówię, będę miał nowy projekt, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jaki będę miał budował nowy projekt, więc to wpadajcie na streamy. Dziękuję bardzo, Miłosz, za sponsora teraz. Wpadajcie na streamy. Jawor zbudował swój dom. To, co już widziałem na Jawora na streamie, jakby na stream snipingu Jawora. I powiem wam, że chętnie do tego domu wejdę. Chociaż wy pewnie go widzieliście już 15 razy i widziałem, jak kuchnię budował. To wtedy wychodziłem akurat z domu, więc widziałem tylko, że budował tą kuchenkę, która jest z mega koksem totalnym. To jest lodówka? Ej, ależ to z lodówka, w sensie to wygląda jak lodówka, ale... Nie wiem, Famina miała lepszą chyba na poprzedniej kwadratowej. Okej, widzę, że itemów swoich nie straciłem, wszystko mam. To jest plus 10 dlatego, że wróciłem fajnie sobie z diamami. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że dostałem bardzo dużo wiadomości na Instagramie i jak miałem wolne i nie grałem w Minecrafta, to czytałem te wiadomości. Ale zarosłem, prawda? Bo byłem na wakacjach. Okej, to spadamy z tego domku. Podobno mam jeszcze nie iść do siebie. Okej, u Nexy widzę domek jest taki sam jak wcześniej, bo Jawor mu zbudował. Nawet tego kobla nie zniszczył z wejścia. Jeszcze chwilkę dam znać kiedy. Okej. Tutaj nic się nie dzieje, tutaj nic się nie dzieje. Jakby mało. Kurczę, panowie. Panowie. Bardzo mało zrobiliście, jak mnie nie było i to mi przykro teraz. Ale widziałem, że Yoshi. Yoshi miał streama i coś robił. Yoshi tu buduje telewizję podobno. Jakby... Nie do końca wiem, jaki to jest koncept, czemu to jest woda i tak dalej, ale chyba dlatego, że było ładnie... O, beacon mi się skończył. O nie, Yoshi, przepraszam, muszę to zniszczyć. Jakby Yoshi tutaj robi ładnie, aczkolwiek nie wiem, jak do końca będzie ta telewizja wyglądać, chętnie bym poznał... Kurczę, czemu też pada, no? Chętnie bym poznał jego zamiary. Dobra, skoro mamy jeszcze nie iść do swojego domku, w sensie do mojego, to idźmy na razie tutaj jeszcze, do Jasia i do Kiślu. Jasiu, pamiętam, że to wszystko miał... Jak mnie nie było. Ta woda tylko się zmieniła tutaj, tej wody nie było. Jakby u Jasia widzę tylko ta woda się zmieniła, jakieś tutaj modlitwy, że mniej śmierci Jasia plus tańsze życia. Okej, życia są po 200 chyba dalej. No ja nie miałem jak zbierać dolków niestety. Okej, to nie wiem dalej co to jest za projekt, jakby później się dowiem pewnie na streamie jak chłopaki wejdą. Tutaj Kiślu ma domek i on jest bardzo ładny, powiem szczerze. Dom Kiślu... Co to jest? Aha, to jest żwir połączony z andezytem chyba. Tak? To jest andezyt? Tak, andezyt. To bardzo ładnie wygląda ta ścieżka. Sorry, że tak bez pukania i w butach, ale... Nie, dobra, buty zdejmę. Kurczę, domek bardzo ładny. I powiem wam szczerze, kiedyś jak marzyłem o swoim mieszkaniu bądź o domie,
to zawsze chciałem mieć taką kuchnię, wiecie, z taką wysepką na środku, gdzie jest wszystko oszklone, w ogóle totalny sztos. Więc jakby będę uderzał to w przyszłości, mam nadzieję, że mi się uda. Dalej, tu jest basen, taki okej. Okay. Jakby już wszystko obejrzeliśmy, coś mało się zmieniło. Bardzo mało. Dobra, czy Citrox mi już napisał co i jak? Nie, jeszcze nie. Okej, okay, no to łyk kawy i czekamy. Co? Po 500 życia? Kochani widzowie, właśnie się dowiedziałem z informacji na czacie, życia są po 500 dolarów. Czyli prawdopodobnie wróciłem po banie i prawdopodobnie zaraz będę miał kolejnego, ponieważ ten projekt, który będę budować, pokażę wam na końcu odcinka, więc nie przewijajcie. Jakby nie przewijajcie, na koniec wam pokażę ten projekt. Coś mi się wiesza ten Minecraft, ale chyba RAM mi spadł. Okej, okay, deszcz przestał padać, bo jestem na pustyni. Widzę, że zgryfowany teren przeze mnie. Tu na razie jest gryfisko, ale będzie San Francisco i tu prawdopodobnie będę się budował, ale to jakby na razie nie wiadomo jeszcze, bo chciałbym, bardzo bym chciał w kuboidzie, którego już pewnie nie ma, bo słyszałem, że nie ma kuboidów, ale nie jestem pewien, o co chodzi dokładnie z tym. Zaraz będziemy czytać informacje. Nexe ma pandy. Okej, okay, wracamy. Czy mogę wejść już na teren? Jeszcze nie. O Jezus, Citrox. Ja paczole, jeszcze nie mogę. Okej, okay, dobra, może coś w bazie jeszcze nie, ale dobra. Zróbmy 15 sekund. Okej, okay. Czyli zaraz będę szedł do swojego domku. Zróbmy tutaj ratusz. Oględziny ratusza. Zobaczmy, co się stało. Widzę tylko ściany prawdopodobnie. One były chyba te ściany. Nic się nie zmieniło. Kurczę, będę musiał chyba do roboty się wziąć. 3 nocki z rzędu będę musiał zarwać, żeby tutaj porobić coś. Ale jakby najpierw mój projekt, który będzie prawdopodobnie na więcej niż tydzień. O Jezus, widziałem coś tam, wycofuję się. Właśnie Citrox skończy. Pewnie z Sedesiakiem tam siedzi. Kurczę, miałem nie mówić Sedesiak. Ej, czemu? O już, dawaj, dobra. Mamy już informację od Citroxa, że możemy iść na swój domek. Jakby tamtej części jeszcze nie zwiedzałem. Co się stało? Citrox, co się stało? Nie, Citrox powiedział, że okej jest. Dobra, jakby zobaczmy jeszcze domek Sedesiaka, przyjaciela mojego. I no, on dokończył, tylko z cegieł. Kurczę. Jezus! Ale to jest piękne, ja paczole. Co się dzieje? Co się dzieje? Boże, czemu to jest w deszczu? Fajerwerki? O ja pier... Ej, zaraz się popłaczę. Jezus, szkoda, że deszcz tylko pada. Czemu? Deszcz pada. Jak pięknie. Jezus, to jest piękne. O ja paczole. Jezus. Ej, ja wejdę na Discorda szybko. Ogólnie nie wiem, co to za grzywa, ta żółta, ale jakby sztos, moja głowa, witamy. Ej, to jest piękne. Jeszcze fajerwerki odpalili. Ja, ej, zaraz się popłaczę, serio. Fajnie mieć przyjaciół. Jezus, kocham was, chłopaki, naprawdę. Ale to jest piękne, fajerwery walnęli. Tylko nie co to jest to żółte. A to żółte to jochny. Dzięki za piąteczkę w superchacie, dziękuję bardzo. Brawo, chyba przez V się pisało. Ja pierdziele. Ale to jest piękne, masakra. Halo, halo. Ej, Citrox, ja się prawie popłaczę zaraz, stary, co wy zrobiliście. Stary, czekaj, to były lekkie problemy techniczne, bo nie wszystkie miały efekt, bo nie zdążyłem, ale gdzie był sztos, był sztos, jestem tutaj koło ciebie. Hop, a, ta różowa, dobra, to, ale były czerwone, widziałeś, nie? Tak. Stary, no co, no zrobili, postawili ci ten posąg z Jaworkiem wczoraj. Jawor zrobił ci czapkę w pierdzielkę tak zwaną. Ale sztos. Znaczy się nazywa brzydziej, ale tak ten zwane. Jeszcze nie zdążyłem tej stary tego dorobić, bo mało czasu, bo chciałem, wiesz, to jest pomnik, właściwie posąg za wszystkie twoje zasługi, nie? Które dla nas zrobiłeś. O Jezus. No i co? No i witamy po wakacjach, paczolek. Miło cię widzieć. Citrox, kocham cię, stary. Nie zasługuję nawet, żeby z tobą rozmawiać. Jesteś taki właśnie piękny. Paczol, zasługujesz, stary. Wczoraj sam osobiście ręcznie te banerki, stary, malowałem tutaj dla ciebie. Ja, tak, paczole. Witamy ponownie. Fajnie, że jesteś, paczol, brakowało ciebie. No bo trzeba tutaj troszkę przycisnąć, nie? Bo jak widziałeś, że tak powiem, nasz team bez ciebie troszeczkę zwolnił. Ale Citrox, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Jezus, paczole, ja pierdzielę. Nie mów nic, po prostu nie mów nic, tylko graj tak jak grałeś, to... fajnie, że wróciłeś. To są przyjaciele. To jest Citrox i Hadesiak, aka Sedesiak, to są przyjaciele, no, Jawor. No oczywiście, to jest w imieniu, wiesz, naszego całego teamu. Ja, ja wiem, tylko teraz tak mówię, bo mnie przywitaliście tu pięknie. No jasne, ale, jasne. Ale całemu teamowi dziękuję bardzo, naprawdę jesteście super. Boże, ale sztos. Wracam, jeszcze papugi mam na chacie. Dobra, jestem, dobra. Zacha nie oświetlony. Zacha już, że nie oświetlone. Wrócił Zacha, przyszedł paczol, wszyscy, nie, ja wróciłem. Przyszedł Zacha i już nie oświetlone tu jest. Ej, naprawdę. Sitek, sztos, czapka w pierdzielka, moja czapka głowa, w pierdzielka, witamy, jest w ogóle ten baner, Sitek, to jest piękne. Wiesz co, chciałem jeszcze zrobić, stary, że jak rozwalisz tą głowę, to się automatycznie fajerwerki puszczą, ale nie miałem czasu, stary, bo wczoraj podobno ten pomysł i tak zrobiłem tyle, ile zdążyłem, nie? I tak jest sztos, naprawdę, dziękuję bardzo. Paczolek, no to ja lecę, bo tylko falę na chwilę, stary, bo ja tam jeszcze tam montuję w ogóle, także paczol, witamy ponownie, baw się dobrze, pewnie wieczorem jeszcze tam się spotkamy. Dziękuję, Sitok.
Sitok. Sitek. Dziękuję bardzo. Już nie wiem co powiedzieć, już dech w piersiach, wiesz jak to jest. Patrzę, wiadomo jak jest. Dobra, trzymaj się, papatki. Papatki, dzięki bardzo. No i jak widzicie, coś pięknego, naprawdę. Wróciłem na serwer, przyjaciele mnie powitali, jak powitali. Wydaje mi się, że stos. W ogóle fajerwerki. Szkoda, że deszcz padał tylko i wyłącznie. Pokażę wam na sam koniec mój projekt, który będę budował na tym serwerze i wydaje mi się, że w tydzień go skończę. W tydzień... wydaje mi się, że dam radę, no. Bo tydzień to nie jest dużo czasu jak na taki projekt, który zrobię, aczkolwiek nawet tego projektu nie zdążyłem ukończyć. Jakby co do roli kapitana, ona jest oddana, ale nie wiadomo jeszcze komu, ponieważ jak widzicie, Maggeister po lewej stronie ma kapitana. Czemu oni mają tyle dolarów? Ja pierdziocy, bogaci. Maggeister ma kapitana, ale u nas niestety jeszcze nie ma kapitana pokazanego. Prawdopodobnie Zaha zostanie, ale to jeszcze nie wiem. Ja dosłownie nie mam pojęcia, że tak powiem, tylko gdybam sobie. No i co? I no, jakby to było tak piękne, że nie wiem, zostawcie suba, łapkę w górę. Ja lecę wam szybko jeszcze projekt pokazać na swoim jednoosobowym serwerze. Jakby to powiedzieć, kochani, projekt nie został dokończony. Myślałem nad nim długo, ale prawdopodobnie nauczę kwadratowa masakra, jak się buduje wieżowce. Co prawda tutaj widzicie tylko i wyłącznie konstrukcję samą. Nie widzicie tych jeszcze to, co mam w głowie, czyli takie udoskonalenia, ułatwienia, liście, trawę, ogrody, baseny, nie baseny. Nie widzicie tego jeszcze, ponieważ ja to na razie mam w głowie. Na razie zbudowałem tyle. Aczkolwiek prawdopodobnie to się teraz to się składa z 7 kręgów. Prawdopodobnie dobudujemy jeszcze 2 duże kręgi po bokach, które będą najwyższą wieżą na 250 kratek. Na razie najwyższe wieże, czyli te 2 górne, mają 200 kratek. I tu będą tak, będzie wszystko. Wszystkie farmy, wszystkie, że tak powiem, tu będzie minimum 100 pięter, bo chciałem właśnie na 100 pięter zbudować sobie taki wieżowiec. Będą ogrody, będzie basen. Coś w stylu to, co miał SKKF na pierwszej kwadratowej, pierwszej dla mnie, to była pierwsza. To była dla mnie pierwsza kwadratowa wtedy. Jakby tu to też nie będzie do końca z betonu, ponieważ beton jest tylko i wyłącznie zbudowany, żeby konstrukcję pokazać. To będzie więcej szkła tutaj. Jakby to jest mój projekt na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że go ukończę. I jakby do końca tygodnia chciałbym zbudować, właśnie do przyszłego końca tygodnia, chciałbym zbudować cały projekt, aczkolwiek farmy będę budował w następnym tygodniu. W sensie farmy nie będą budowane od razu. Pokażę po prostu, jak się buduje wieżowce. Jakby miałem to w głowie i ten czas, który poświęciłem na myślenie, można tak to nazwać, spożytkowałem właśnie na pomyślenie, co zbudować na kwadratowej i to będzie właśnie to. Abu Dhabi. Nie wiem jak to... Nie, ten wieżowiec taki najwyższy, nie wiem jak się nazywa w Dubaju, ale to będzie właśnie coś podobnego. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli coś odnośnie bana i tak dalej, wyjaśniam to na streamach normalnie, więc wpadajcie. Jakby nie mam już zamiaru nic więcej robić, żeby dostać kolejnego bana, więc do zobaczenia. Pa, pa.